Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj podmianka wody w akwarium, moim nano tank. Nano akwarium mam z pojemniczkiem. Więc tak, biorę sobie wężyk, najpierw nalewam do niego wody pod kranem, żeby niczym nie zasysać. Później załamuję sobie wężyk, żeby nie uciekła nam woda, wkładam i automatycznie, grawitacyjnie zaczyna się ściąganie. Sobie. Ja ogólnie głównie ściągam tu, gdzie są brudy. Wiadomo, z dna. Tu sobie idziemy. Ślimaczki. I ściągam do około 20, maksymalnie do 30% pojemności zbiornika. I później to uzupełniam wodą. Ja wodę przepuszczam przez filtr wody lacia. Odstawiam. Najlepiej 2 doby. A jak ktoś ma możliwość, na to więcej. Dodaję jakiś tam udatniacz. Mam tu kilka. Z Eski na przykład. I z Rfikala. Tle pieski słychać. Tak, skarbie? Nie, jeszcze chwila, chwileczko. Okej. Okay. To wygląda tak. Ja dość rzadko robię podmianki. Raz na tydzień. Nie wiem, czy to rzadko, czy nie rzadko w sumie. Mam filtr z Aquela. Pieski! Tutaj gdzieś widzę. Ładnie, wężykiem można wszędzie dotrzeć. Oczywiście wiadro na podłogę sobie naturalnie, grawitacyjnie wodulkę brudną zasysa. Ok, prawie idealnie. Jeszcze tam zaglądniemy. Z wężyczkiem. Ślicznie czysto. Wężyczek wyrzucamy i będziemy zaraz dolewać wodulki. I tak to wygląda. Ja nie wyłączam filtra do podmianki. Podobno lepiej wyłączać, nie wiem. Nie zauważam różnicy, ja nie wyłączam. Tak to wygląda. Dziękuję.